Hej kochani, słuchajcie, już jesteśmy w Polsce, już mija kolejny dzień, kiedy wracamy do życia codziennego tak naprawdę. Odkopuję się już z kolejnym praniem, nie mogę się dokopać, jeszcze czekają mi rzeczy Wojtka do wyprania, po prostu jest naprawdę mnóstwo tych ubrań. No i przede wszystkim nie możemy się przyzwyczaić do tego klimatu, który tutaj panuje, bo tam było oj zdecydowanie cieplej. Myśleliśmy, że tutaj w Polsce przywita nas piękna, słoneczna pogoda, tak jak to było, kiedy nas nie było w Polsce, a przywitał nas deszcz. Dzisiaj przychodzę do Was z fajnym filmem, bo jest to Q&A i ponad miesiąc czasu nie było na kanale. W zasadzie jeśli chodzi o takie Q&A, czyli takie standardowe, to jeszcze dłużej chyba nie było, bo ostatnie odpowiedzi na pytania to były pytania bez tabu, czyli troszkę inna forma pytań, bo są to takie pytania bardziej, które Was nurtują, które nie są takie może codzienne. No, ale mam nadzieję, że taki film Wam się również spodoba, bo wiem, że macie dużo pytań, dużo Was rzeczy ciekawi, a ja dzisiaj Wam rozjaśnię wiele tematów. Przede wszystkim, kochani, kompletnie nie sprawdzałam Waszych pytań. W zasadzie to dodawałam około 2-3 ankiety, bo myślałam, że ten film pojawi się z Dubaju tak naprawdę, w takich pięknych letnich tłach, ale nie było kiedy już naprawdę. Dlatego nagrywam to dzisiaj i naprawdę tych pytań jest sporo, dlatego mamy z czego wybierać, słuchajcie. Kilka pytanek możemy nawet zahaczyć o pytania związane z naszym wyjazdem, z naszymi wakacjami w Emiratach, bo też było kilka pytań, które Was nurtowały, które Was ciekawiły, bo niektórzy przygotowywują się do takiego wyjazdu właśnie w tę stronę i macie wiele pytań, na które nie znacie odpowiedzi, dlatego ja w miarę możliwości Wam na te pytania odpowiem. Czy w Dubaju jest drogo? Słuchajcie, zdecydowanie tak. Jeśli przeliczamy na nasze polskie złotówki, to jest kolosalna różnica i trzeba się tutaj przygotować, że taki wyjazd może inaczej, słuchajcie, bo to, ile my wydaliśmy pieniędzy, nie oznacza, że wy tyle wydacie. To chyba jest takie często powtarzane uzasadnienie na to pytanie, bo nie da się tego, słuchajcie, porównać. Poza tym nawet jeśli chodzi o hotel, też pytaliście mnie na Instagramie, ile kosztował nas taki wyjazd, pobyt w tym hotelu, bo też planujecie na przykład lecieć w to samo miejsce co my. Natomiast wiecie, wy pewnie polecicie w innym okresie, ceny też się zmienią, wybierzecie inny pokój, wiecie. My też mieliśmy pokój z widokiem na wodę, na basen, tak naprawdę byliśmy w centrum hotelu, gdzie mieliśmy najpiękniejszy widok, uważam. Dlatego ta cena też na pewno jest wyższa niż w standardowym pokoju. Kurczę, jest wiele różnic naprawdę i wydaje mi się, że ten temat pieniędzy jest taki dosyć kontrowersyjny. Dlatego jeśli chcecie faktycznie pomieszkiwać w tym samym hotelu co my, to polecam wejść na stronę tego hotelu Ritza w Abu Dhabi i sprawdzić ten cennik, bo naprawdę macie wszystko na wyciągnięcie ręki. Mogę Wam tutaj też taki przykład dać, kiedy zamawialiśmy lody na plaży, naszej plaży hotelowej. Dwie gałki lodów, to pamiętam, utkwiło mi w pamięci, takie małe kuleczki kosztowały prawie 60 zł. Także możecie się domyślać, że ten wyjazd do najtańszych nie należał. Ile wcześniej planujecie wakacje? Słuchajcie, będę z Wami szczera i Wam powiem, że u nas zazwyczaj te wyjazdy są mocno spontaniczne. Nie przypuszczaliśmy, że polecimy teraz do Dubaju. Tak samo Tajlandy nie było jakoś z wyprzedzeniem planowana. To też jest zależne od tego, jak Wojtek ma zaplanowany grafik, czy możemy sobie w danym czasie, w danym momencie pozwolić na taki wyjazd, bo jak już wyjeżdżamy, to są troszkę dłuższe wyjazdy. To też zależy od mojej uczelni, od tego, jakie mamy plany. Więc u nas, żeby coś zaplanować, to jest ciężko. Właśnie zazwyczaj jest to spontaniczny wyjazd. Wszystko u nas jest tak naprawdę spontaniczne i powiem Wam, że bardzo to lubię. I też pytaliście, jak dawno kupiliśmy bilet na ten wylot. Powiem Wam, że to było kilka dni przed wylotem. Tak naprawdę dopinaliśmy ostatnie rzeczy. Także tak. Jak się czułaś w Dubaju? Myślisz, że mogłoby być to Twoje miejsce na ziemi? Oj, zdecydowanie nie, tu nawet nie ma, słuchajcie, nad czym myśleć. Jest to miejsce na pewno no niekorzystne dla kobiet. W sensie te kobiety są przyzwyczajone, bo to jest religia, rzeczy, do których one były przyzwyczajone i dla nich to nie jest nic nadzwyczajnego, że mężczyzna włada tak jakby tą kobietą i te kobiety tak naprawdę nie mają żadnych praw. Więc no zdecydowanie nie, kobiety mają przechlapane, uważam, i mogłam to zobaczyć nawet jako taka osoba z boku, jako turysta, chociażby nawet w galeriach, chociażby potem nawet jak są ubrane. Wiecie,
to może wydawać się trochę głupie, no bo to dla nas jest dziwne. One się czują dobrze i Wojtek mi tak to tłumaczy, że to one mogą na nas patrzeć jak na mnie na przykład, jak na wariatkę, że jak ja mogę chodzić w stroju kąpielowym, taka wiecie, rozebrana, jak mogę pokazywać nogi, włosy. Więc to pewnie dla nich jest normalne, ale dla mnie wedle naszych przyzwyczajeń i tak dalej. No oczywiście, żebym nie chciała. Poza tym, że piękną mają pogodę i tak dalej, jest to zupełnie inny klimat, zupełnie inne miejsce. No i więcej możliwości na pewno. Natomiast kobiety nie mają w tym miejscu zbyt dobrze. Dlatego kompletnie nie potrafiłabym się przestawić na ich religię. Jest mi zupełnie, zupełnie odległa. Z kim zostają pieski, gdy wyjeżdżacie? Słuchajcie, nasze psiaki zostają z naszą panią Stefą, która opiekuje się naszym domem. Tak też było przy kolejnym wyjeździe, że została z naszymi psiakami. Także fajnie, bo chyba już nawet mówiłam wam w którymś vlogu, że to jest dla nas bardzo komfortowe. W momencie, kiedy psy naprawdę nie muszą zmienić otoczenia, są w swoim domu, czują się komfortowo. Stefę też już dobrze znają, dlatego czują się bezpiecznie. Mogłabym zawieźć je do swojej rodziny i tak dalej. Natomiast jest to dla nich zmiana otoczenia, co mogłoby być dla nich na pewno stresujące. Również pytanie padło, jaki jest koszt wynajęcia taksówki na cały dzień? Ponieważ wspominaliśmy wam o tym, że za Abu Dhabi jechaliśmy do Dubaju taksówką wynajętą na cały dzień tak naprawdę, czyli pan podwiózł nas z punktu A, czekał na nas, pojechał z nami do punktu B, w międzyczasie opowiadał nam bardzo fajne ciekawostki, a chociaż nie musiał, bo po prostu był naszym transportem, jakkolwiek to nie brzmi. Natomiast zawsze mieliśmy farta, bo korzystaliśmy z tego dwa razy, bo trafiali nam się cudowni mężczyźni z fajnym poczuciem humoru i tak dalej, także naprawdę super. Teraz mi się w ogóle przypomniała bardzo fajna sytuacja z tym związana, mogę wam ją pokrótce opowiedzieć. Do kosztów przejdziemy za moment, natomiast to chyba było za drugim razem, jak skorzystaliśmy z tego transportu, bo jechaliśmy do Dubaju ponownie, drugi i ostatni raz. To pamiętam, że ten pan nam opowiadał, że on jest stąd, że tutaj mieszka. Wiecie co? Dla mnie to był taki szok, bo on opowiadał o tym wszystkim z takim luzem. Opowiadał o tym, że jest Ramadan i tak dalej, że jest naprawdę bardzo głodny, bo jest o czwartej, czyli przed wschodem słońca. Jest naprawdę bardzo głodny, już miałby ochotę coś zjeść, ale dopiero czeka go kolacja wieczorem. Mówi, że jest głodny, jest mu z tym źle i tak dalej, i tak dalej. Też Wojtek mu wspomniał o tym, czy moglibyśmy się zatrzymać na stacji, bo by się napił kawki, a on zażartował, że kawki, a może piwka. Ja jestem stąd, jest Ramadan, ale ja nie patrzę do tyłu na was, tylko patrzę na drogę. Miał do wszystkiego takie luźne podejście, że po prostu trochę zmienił mi pogląd na to wszystko. Że nie każdy jest po prostu taki sam, że są wyznawcy tej religii, którzy też mają do tego takie fajne, zdrowe podejście i są fajnymi, ciepłymi ludźmi, bo wiecie, jak my nie znamy ludzi z ichniejszej wiary, przynajmniej w moim odczuciu wydawało mi się, że każdy jest taki przepisowy, że nie pogadają zbytnio na temat swojej wiary, że dla nich to jest takie bardzo personalne, poważne tematy, a on na luzie ze śmiechem opowiadał o islamie i to było takie wow, super, naprawdę. I bardzo miło będę na pewno wspominała tego pana, który nas zabierał w te fajne miejsca, w te przepiękne miejsca, ale już jeżeli chodzi o koszty, które was bardzo ciekawiły odnośnie tej taksi, bo myślę, że jest to fajny i ciekawy temat, bo jest to coś na pewno wygodnego i naprawdę z całego serca razem z Wojtkiem wam polecamy, bo zaoszczędziliśmy na tym bardzo dużo czasu i koszt całego dnia wyniósł około za samą taksówkę około 1200 zł, bo już mówię w przeliczeniu na złotówki, do 1400. Są to takie, słuchajcie, widełki. Nie stresowaliśmy się, bo wiedzieliśmy, że ten pan sprytnie porusza się po drogach, jest stamtąd, przewodzi codziennie setki turystów na pewno i jest obeznany w tych miejscach i wiedzieliśmy, że poleci nam najciekawsze miejsca, które powinniśmy zobaczyć. Jaką klasą lecieliście do Dubaju? Słuchajcie, zawsze lataliśmy premium ze względu po prostu na wygodę. Chodzi tutaj o wygodę, o większy komfort i tak dalej, i tak dalej. Do Dubaju tym razem polecieliśmy biznes klasą. Powiem wam, że jest to już fajny, fajny standard naprawdę, szczególnie jeśli chodzi o te dłuższe loty. Do Dubaju leciliśmy około 6 godzin i myślę, że to była bardzo dobra decyzja, bo czuliśmy się naprawdę
bardzo wypoczęci po tej podróży, bo jednak zdrzemnęliśmy się, mogliśmy rozłożyć nogi, kocyk podusia, pyszne jedzenie. Dobra, tak na szybko przelecieliśmy pytania związane z naszym wylotem. Wybrałam takich kilka, które często się po prostu powielały w tych ankietach, a teraz przechodzimy do kilku pytań takich neutralnych z życia codziennego. Szukam tych odpowiedzi, bo słuchajcie, naprawdę nie szukałam ich wcześniej i naprawdę są tu fajne pytania i staram się wyciągnąć dla Was tutaj te najlepsze. Nie chciałaś spędzić świąt w Warszawie albo w domu rodzinnym? Słuchajcie, oczywiście, że chciałam. Czasami nie da się rozstroić, nie da się rozdzielić po prostu i spędzić świąt ze wszystkimi. Teraz będę jechała do mojej rodzinki, także zrobimy sobie takie spóźnione święta wspólnie. Już wszyscy razem, także nic na mnie ucieknie na pewno, bo postanawiam zostać na około tydzień z moją rodziną. Strasznie się za nimi stęskniłam. I też nie dziwię się, że zadajecie takie pytania, bo jest to dosyć po prostu logiczne i Was to na pewno zastanawia, natomiast tak... chciałam spędzić, ale wyjazdu też na pewno nie żałujemy. Było cudownie, było cieplutko, były to zupełnie inne święta niż te standardowe. No a rodzinka na mnie czeka, bo będę już niedługo. Czy masz jakieś tatuaże? Nie wiem, czy tutaj na YouTubie odpowiadam na to pytanie, ale raczej sobie nie przypominam. Mam jeden, jedyny tatuaż, słuchajcie. I wiecie, mam takie obcisłe body, ale postaram się Wam pokazać ten tatuaż. O! Tak się prezentuje tatuaż. Jest to data urodzenia mojego taty. Także jest to dla mnie bardzo, bardzo ważny element i cieszę się, że go zrobiłam. A tu taka ciekawostka, ten tatuaż zrobiłam mając 16 albo 17 lat. Także to było ze zgodą rodzinki, natomiast jakby to była tylko formalność, bo chciałam po prostu mieć tatę, żeby był ze mną do końca życia. I później, po zrobieniu, słuchajcie, tego tatuażu, miałam takie myśli w głowie, Boże, jak fajnie, nic mnie nie bolało. Miałam taką zajawkę na tatuaże i faktycznie stwierdziłam, że po 18 roku życia na pewno będę chciała kontynuować przygodę z tatuażami. I miałam pewne pomysły na to, ale od jakiegoś czasu... odeszłam od tego tematu, jakoś nie myślałam kompletnie na temat tatuaży, czy chciałabym sobie coś nowego zrobić. Na ten moment kompletnie nie planuję. To musiałoby być coś po prostu bardzo mocno przemyślanego. Cały czas te trendy też się zmieniają i powiem Wam, że raz jest taki czas, że chcę mieć ten tatuaż, a raczej później po prostu odbiegam od tego tematu i nie wydaje mi się to być po prostu takie konieczne, a ten tatuaż jest po prostu taki jednak sentymentalny, ma dla mnie najważniejsze i ogromne znaczenie, dlatego cieszę się, że go zrobiłam. Natomiast więcej nie planuję. Zobaczymy. Nigdy nie mów nigdy, słuchajcie. Czy plany na majówkę są? Jakieś wakacje, odpoczynek w Polsce? Oczywiście, że są, mamy plany na majówkę, ale nie wiem, czy Wam mogę zdradzić. Może zostawię to dla siebie, natomiast mamy już plany na majówkę i w sumie to wyjeżdżamy po moim przyjeździe z domu rodzinnego, ze Słupska, dlatego cały czas tak naprawdę coś się dzieje, cały czas robimy prania z wyjazdu, zaraz tutaj coś, kolejne wyjazdy, ja uwielbiam taki tryb życia i bardzo mnie to cieszy i będziemy jechać razem z naszymi dziewczynkami, także cudownie. Kolejne bardzo fajne pytanie, skąd narodziła się pasja do śpiewania? Już odkryłam się w jakimś stopniu przed Wami, jeśli chodzi o moją pasję z dzieciństwa, bo mogę tak to nazwać, ponieważ przez wiele lat nie ćwiczyłam, nie śpiewałam. Wiąże się z tym w sumie bardzo śmieszna historia, ponieważ ja jako małe dziecko, będąc pod prysznicem, zaczęłam nosić sobie piosenkę Dody. Pamiętam, że to była piosenka pierwsza, którą ktokolwiek usłyszał w domu. I moja mama to chyba usłyszała. Mówi, Julcia, jak ty pięknie śpiewasz. I stanęłam oczywiście na środku salonu. Mój tata, moja mama, siostra się zebrali. Ja zaśpiewałam tą piosenkę Dody całą, słuchajcie. Nie no, my cię musimy zapisać na jakieś zajęcia wokalne. I słuchajcie, tak się moja droga jakoś potoczyła, że to oni odkryli ten mój talent, bo ja zaczęłam sobie podśpiewywać co chwilę. Gdzieś tam brzmiała we mnie ta muzyka, ten mój słuch był tak naprawdę coraz lepszy, bardzo dobrze czułam rytm, miałam bardzo fajny i dobry słuch zresztą, bo dobrze słyszałam.
I fajnie, że odkryli we mnie taki potencjał i gdzieś tam to się bardzo w fajny sposób potoczyło, bo i później doszedł instrument, później też szkoła muzyczna, także poniekąd bardzo fajnie to wspominam. Natomiast jeśli chodzi o samą szkołę muzyczną, to jest chyba taki drugorzędny temat, bo muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o szkołę muzyczną, totalnie mi to nie odpowiadało, bo to nie był mój vibe, to nie był mój klimat. Właśnie to były takie pewne schematy, których trzeba było się trzymać. Nie było żadnej swobody, nie było luzu. Tak naprawdę gatunek muzyczny był nam narzucony, bo szkoła muzyczna oczywiście się kojarzy z muzyką poważną, z muzyką klasyczną. Nie można było tam nic dać od siebie. Po prostu musiało być tak, jak zostało narzucone. I jeśli chodzi o wspomnienia z tej samej szkoły muzycznej, to źle to wspominam, bo nie chodziłam raczej tam z przyjemnością po późniejszym czasie. Ja też w szkole muzycznej grałam na gitarze, to był mój główny instrument, bo drugorzędny to oczywiście był fortepian. Natomiast gitara we mnie totalnie nie siedziała. Do dzisiaj jest gitara u mnie w domu rodzinnym i nikt z niej nie korzysta, bo też swoją drogą w moim domu nikt nie był muzykalny, dlatego ja byłam totalnym odkryciem, co też było fajne. I cieszę się, że na ten moment do tego wróciłam, bo jednak brzmi gdzieś we mnie ta muzyka w ciągu dalszym. Natomiast wiem, że niektórym też szkoła muzyczna bardzo pomaga i gdzieś tam czułam się dobrze. Ja nie czułam się dobrze, bo nie chciałam się rozwijać akurat może w tym kierunku. Te występy, te egzaminy naprawdę mnie mocno stresowały i jakoś tak powiem wam, że kurczę, nie wspominam tego dobrze, bo też ta muzyka to nie jest muza, którą chciałabym robić w życiu. Jak radzić sobie z negatywnymi komentarzami i z hejtem? Czy już się z tym uporałaś? Słuchajcie, ja zacznijmy od tego i powiem wam to szczerze. Nie miałam takiego okresu, który byłby dla mnie bardzo mocno tragiczny i nie potrafiłabym sobie jakoś z tym bardzo mocno radzić. Wydaje mi się, że to wynika po prostu z tego, że ja już miałam ten okres ze sobą i ja dostało mi się po prostu mocno w czasach szkolnych, gdzie ciężko mi było, nie potrafiłam sobie radzić i na tyle to mnie umocniło, wyciągnęłam na tyle z tego takie wnioski, że teraz jestem silniejszą osobą i bardzo mało rzeczy mnie rusza. Zarówno ja, jak i Wojtek, jeśli chodzi wam o ten hejt, o którym ja teraz myślę, to nie mieliśmy z tym problemu. Był jeden taki komentarz, już mówiłam wam to jakiś czas temu, faktycznie polały mi się łzy, było mi bardzo mocno przykro. Natomiast słuchajcie, różne portale widziałam, różne portale, które pisały i oceniały nasz związek, ludzie, którzy w komentarzach oceniali to wszystko. Powiem wam tak szczerze, że ja to czytałam i co, miałam się spodziewać, że to będzie w Polsce poklaskiwane? No wiadomo, że nie. Wiadomo, jakie ludzie mają zamknięte horyzonty. Najfajniej by było, gdybyśmy po prostu byli w normach, bo jak jesteśmy poza normą, to jesteśmy po prostu dziwni. No i jak my tak możemy żyć? No ja na przykład tego nie rozumiem, bo nikomu nie wchodzę z butami w życie, no ale ludzie lubią oceniać, tym bardziej osoby publiczne. A my staliśmy się tymi osobami, bo nagrywamy i patrzycie na każdy nasz krok, na każde nasze słowo nawet chociażby. Dlatego ja już się do tego naprawdę bardzo mocno przyzwyczaiłam i nie jest mi to straszne. Wydaje mi się, że trzeba na to patrzeć może bardziej z takiej perspektywy, że to tylko świadczy o tych ludziach, bo ja nie miałabym serca i w ogóle nie chciałoby mi się pisać różnych komentarzy, no bo po co? Nie rozumiem tego, żeby usiąść, co napisać, komuś komentarz. Nie wiem, może tej osobie jest lżej, może jest lepiej, bo może liczę na to, że ta osoba faktycznie się gorzej poczuje, nie wiem. Nigdy nie byłam po tej drugiej stronie komentując i kogoś obrażając, nawet jeśli ta osoba nie odpowiadała mi. Wiecie, różniła się totalnie ode mnie, to nie uważam się za osobę odpowiednią, aby komentowała czyjeś życie, bo ludzie muszą po prostu zrozumieć, że to jest każdego indywidualna sprawa. Tak samo jak ludzie, z którymi kiedyś łączyły mnie różne więzi koleżeńskie, czy to takie związkowe nawet. Próbowali wejść z butami w moje życie i mnie umoralniać, jak to ja źle nie robię, co ja złego nie robię. No, taka śmieszna sytuacja, słuchajcie, bo nie jest to raczej na miejscu. Każdy gdzieś tam idzie w swoją stronę i najważniejsze, żeby ta osoba była szczęśliwa i tyle.
to też nie jest tak, że jak sobie radzisz, albo ktoś ma silniejszą psychikę, uważam, albo ktoś jest bardziej już odporny. Wiadomo, że dla osoby świeżej wchodzącej w ten cały świat jest to na pewno nowość, bo jest to trochę inny rodzaj hejtu, bo jest to na większą skalę i jest to ogólne bardzo mocno, i że nawet te portale plotkarskie na ten temat się rozpisują, ale gdzieś tam nas to nie rusza, jesteśmy na tyle odporni, że raczej obrabiamy to może w żart. A komentarze, które nam nie odpowiadają, to usuwamy, chociaż czasami powiem wam szczerze, że nie nadążam za tym usuwaniem, bo no jak możecie zobaczyć, jest trochę tych komentarzy przeróżnych, ale też jest na pewno część ludzi, która już się do tego może przyzwyczaiła, nie wiem. Ja jestem szczęśliwa, także nie musicie się o to martwić. Czy przyszłaś jakiś kryzys, odkąd nagrywacie na kanale? Słuchajcie, ja też jestem taką dosyć mocną zwolenniczką niepokazywania wszystkiego wam. Wy widzicie tutaj na pewno mniejszą część niż to, co się u nas dzieje. Zazwyczaj wszyscy myślą, że pokazujemy wszystko i tak to u nas wygląda na co dzień. Oczywiście widzicie pewną część tego, co robimy na co dzień, natomiast jest to 15 minut z całego życia, słuchajcie. Więc naprawdę jest bardzo mało, wiele rzeczy się dzieje poza kamerami. I oczywiście są te smutne chwile często. Ja nigdy nie byłam osobą, która mówiła w internecie, jak to się źle nie czuje. Nie pokazywałam płaczu, nie pokazywałam łez, czy nie użalałam się na pewno nad sobą, bo to są takie słabości, z którymi wolałabym zostać jednak sama. Nie każdy musi widzieć, kiedy płaczę i z jakimi problemami się zmierzam, ponieważ wy przychodzicie tutaj do nas, oglądacie nas ze względu na to, że czujecie fajny vibe, na pewno myślę przede wszystkim. I jednak z tego, co czytam, bo powtarzam to, co widzę, co do mnie piszecie chociażby nawet na Instagramie, że czujecie się lepiej po obejrzeniu naszych filmów i głównie zamiar jest tego taki, że wy macie właśnie mieć takie odczucia, o których mówiłam przed chwilą. Nie przychodzicie tutaj, aby słyszeć melancholijne jakieś nasze, wiecie, odczucia, czy kiedy ja się źle czuję, to po prostu nie wyciągam tej kamery. Kiedy mamy słabsze chwile, to nie wyciągamy po prostu tej kamery, bo chcemy was zarażać taką fajną, pozytywną energią. Oczywiście nie oceniam osób, które czują się lepiej, kiedy podzielam się jakąś taką smutniejszą sytuacją, która się stała w ich życiu, bo może ktoś się czuje z tym lepiej. Myślę, że mi na pewno to by nie pomogło. Ja lubię sama zostać w takich chwilach, czy chociażby zadzwonić do mamy, do siostry. No i oczywiście z Wojtkiem porozmawiać o jakichś tam moich słabościach, ale nie czułabym się z tym ok, gdybyście wy po prostu o wszystkim wiedzieli. Pokazujemy wam tyle, ile chcemy i wydaje mi się, że jest to fajne i zdrowe. Dobra, słuchajcie, przebrnęliśmy przez jakąś tam część pytań, tak naprawdę był to miszmasz przeróżnych pytań od was. Mam nadzieję, że taki film mimo wszystko się wam podobał. Słuchajcie, ja lecę zaraz na paznokcie, na uczelnię, także dzisiaj trochę jest obowiązków. Poza tym za 2 dni będę już u siebie w domu u mamy, dlatego też przed wyjazdem wiąże się to, że trzeba trochę innych rzeczy ponadrabiać, bo też mnie tydzień czasu nie będzie w Warszawie. Słuchajcie, także ja wam dziękuję bardzo za uwagę, życzę wam miłego i cudownego dnia słonecznego, no i co, dużo uśmiechu na twarzy. Jeśli macie jakieś zmartwienia, to pamiętajcie o tym, że jest to na pewno chwilowe i nic nie dzieje się bez przyczyny. Bądźcie uśmiechnięci i kierujcie się tylko tymi pozytywnymi rzeczami w życiu. I co, jestem z wami, cokolwiek by się nie działo. Buziaczki. I dziękuję wam naprawdę, że jesteście. Pa, pa.